Jak dodać nowego użytkownika w systemie Windows 10? Mam tutaj na tym komputerze tylko jedno konto, konto administratora. Loguję się na to konto. Dalej klikam na Start i przechodzę do ustawień. Tutaj klikam na konta i wybieram rodzina i inne osoby. Następnie dodaj kogoś innego do tego komputera. Następnie nie mam informacji logowania tej osoby i tutaj mogę dodać konto Microsoft. Wtedy dana osoba będzie się logowała za pomocą swojego konta e-mail, bądź też, jeżeli nie ma e-maila powiązanego z kontem Microsoft, bądź nie chcemy, żeby logowała się za pomocą swojego e-maila, klikam dodaj użytkownika bez konta Microsoft. Tutaj wpisujemy nazwę. Kto będzie używał tego komputera, może to być imię, może to być nazwisko, nazwa, na przykład gość. Możemy wprowadzić hasło, bądź też zostawić te pola puste, jeśli nie chcemy, aby użytkownik był chroniony hasłem. Klikam dalej i gotowe. Utworzyliśmy konto lokalne dla Julii. Jeszcze się wyloguję, żeby sprawdzić. Tutaj już widzę, że Julia jest dostępna. I na ekranie logowania też mam już dwa konta. Konto administratora oraz konto Julii. Proszę zostaw komentarz, zasubskrybuj mój kanał i dziękuję za oglądanie.